Prawda jest taka, że wchłoniesz najwięcej witamin z owoców czy warzyw po prostu je jedząc. Przyznaj jednak, że niektóre produkty bywają smaczniejsze w postaci soku. A jak sok, to najlepiej naturalny. W uzyskaniu go pomoże Ci dobra wyciskarka wolnoobrotowa. Problem jest taki, że to zazwyczaj dość kosztowny sprzęt. W dodatku spotkasz multum różnych modeli. Jako że od ponad dekady prywatnie używam wyciskarek i sporo ich już testowałem, przygotowałem dla Ciebie niezależny ranking tych urządzeń. Prędko dowiesz się z niego, które modele są najlepsze i dlaczego. W zestawieniu nie zabrakło też kilku tańszych alternatyw, więc każdy wybierze coś dla siebie. Pamiętaj, że na portalu prorankingi.pl znajdziesz regularnie aktualizowaną wersję tekstową rankingu oraz testy wielu wyciskarek. Tymczasem prześledźmy wspólnie wyróżnione urządzenia. Po przedstawieniu topowej dychy zawarłem także bonusową część z modelami, które nie zmieściły się w zestawieniu, ale mogą zwrócić Twoją uwagę. Kuvings Revo 830. Będąc posiadaczem Evo 820+, czasem dumałem, co Kuvings może jeszcze udoskonalić w swojej następnej wyciskarce. Nic konkretnego nie przychodziło mi do głowy. Traktowałem poprzednią generację jako szczyt możliwości na tym rynku. Tym bardziej mocno się zdziwiłem, gdy dostałem do testu Revo 830. To bowiem wyciskarka wolnoobrotowa, która nie tylko miażdży, ale i kroi owoce oraz warzywa. Efekt wyprofilowanego wałka ślimakowego dla Ciebie oznacza to tyle, że wcale nie musisz tak skrupulatnie przekrajać wielu składników soku. Bez utraty wydajności wrzucisz sporo produktów w całości, a jeżeli o wydajności mowa, ta poszła w górę. Revo 830 wyciska nieco więcej soku niż i tak wciąż bardzo skuteczne Evo 820+. Wyciskarki Kuvings przekonują mnie swoją uniwersalnością, radzą sobie po prostu ze wszystkim. Cytrusy, jabłka, buraki, marchew, seler naciowy, imbir, warzywa liściaste, pokrzywa, banan, maliny, to tylko niektóre przykłady. Dodatkowe akcesoria zestawu dadzą Ci możliwość stworzenia mleka roślinnego, masła orzechowego, musów, kremów czy domowych lodów. Nie masz żadnych ograniczeń. Dodam, że pierwszy raz w ogóle nie musiałem używać popychacza. Ta wyciskarka perfekcyjnie połyka wszelkie składniki. Bardzo trudno ją czymś zablokować, szczególnie, że sama przekraja produkty. Revo 830 ma szeroki główny otwór wsadowy. Liczy prawie 9 cm średnicy. Zawiera w sobie pokrywkę z mniejszym wlotem, a całkiem osobno znajduje się dodatkowy podajnik, na przykład na marchew czy łodygi selera. Mało zalet? No to łap kolejne. To w mojej ocenie bardzo cicha wyciskarka ze znakomitym silnikiem. Spokojnie wytrzymuje 40 minut ciągłej pracy. Bez przerw zrobisz tyle soku, ile zechcesz. Pozostaje on dość klarowny. Nie wyczujesz większych grudek czy fusów. Pulpa, na przykład po marchwi, to po prostu suche wióry, co potwierdza wysoką skuteczność. A niezawodność również stanowi atut. Najlepsze wyciskarki Kuvings bardzo rzadko się psują, w dodatku kupując sprzęt od oficjalnego dystrybutora, a do takiego podałem link w komentarzu, zyskasz aż 10 lat gwarancji na cały sprzęt. Fajna sprawa, prawda? Testując Revo 830 odnotowałem tylko jeden minus, lecz mało znaczący. Otóż dołączone pojemniki na sok i pulpę nie mają ani uchwytów, ani dzióbków. Są mocno podstawowe, ale to niuans. Wszystkie istotne cechy z wydajnością, zastosowaniem i niezawodnością na czele stanowią ogromne zalety. Jeżeli masz solidny budżet i nie uznajesz kompromisów, zamów właśnie Revo 830. Mnie ta wyciskarka oczarowała. Kuvings Evo 820+ i Kuvings D9900. Drugie oraz czwarte miejsce z wersji tekstowej rankingu wyciskarek wolnoobrotowych. Tak naprawdę mogłem, a może i powinienem, wstawić D9900 na trzecią lokatę. Omawiam te dwie wyciskarki we wspólnej części, ponieważ niewiele je różni. Evo 820+, które zresztą sam użytkuje od kilku dobrych lat, ma w zestawie dodatkowe sitko do gęstszych przysmaków oraz przystawkę do lodów i sorbetów. Druga różnica to obudowa. W Evo prezentuje się nieco bardziej prestiżowo. Technicznie różnic już nie ma. Obie wyciskarki zaoferują Ci świetną wydajność, 30 minut ciągłej pracy, całkiem spory wlot na składniki oraz długie gwarancje. Evo 820+, to po prostu skarb w mojej kuchni. Ta wyciskarka wyprodukowała dla mnie już
już hektolitrem naturalnych soków. Nigdy nie miałem z nią problemów, nigdy nie musiałem używać biegu wstecznego, a w dodatku często przekraczałem 30 minut ciągłego wyciskania. Co się wtedy stało? Zupełnie nic, zero oznak przegrzania. Zastosowanie jest takie samo jak w Revo 830. Imbir, seler, buraki, maliny czy banany nie stanowią tu przeszkody. Soki mają miąższ, lecz nie w przesadnej ilości. W dodatku bardzo drobny, więc sok przyjemnie się pije. Co do wydajności, jest o jakieś 5-10% gorzej niż w Revo, lecz na tle innych modeli to nadal jedne z najwydajniejszych urządzeń, zwłaszcza pamiętając o tym, że objętości soku nie zwiększa znacząco nadmiar miąższu. D9900 to w mojej subiektywnej ocenie najlepsza wyciskarka wolnoobrotowa do 2000 zł. Evo 820 Plus to już w ogóle jedna z topowych, jakie kiedykolwiek powstały. Na obie z nich uzyskasz rabat w linkach, które umieściłem w podczepionym komentarzu. Ja nie żałuję zakupu i obstawiam, że u Ciebie będzie tak samo. Hurom H300e. Bardzo ciekawa wyciskarka z rankingu. Wyróżnia się tym, że jest w pewnym stopniu zautomatyzowana. Chodzi o to, że oferuje 2-litrową komorę na składniki. Wyładujesz ją owocami lub warzywami, uruchomisz 5-minutowy timer i zajmiesz się czymś innym. Teoretycznie nie musisz stać przy urządzeniu i obsługiwać go, a przynajmniej nie w takim stopniu jak w innych modelach. H300e odznacza się także ogromnym otworem wsadowym na prawie 14 cm. To wyciskarka na całe owoce. Wyciska bardzo dobry procent soku z wielu składników. Z drugiej strony produkuje nieco zawiesiste soki. Trudno się dziwić, skoro producent zastosował filtry, a nie klasyczne sitko. Co jednak za tym idzie, łatwo oczyścisz elementy urządzenia. Nie stracisz na to czasu oraz sił. Co ciekawe, urządzenie ma jedynie 150 W mocy. W praktyce raczej nie pobierając więcej niż 130 W. Żywy dowód na to, że moc wyciskarki to nieznaczący parametr. Wspominałem o tym w poradniku zakupowym, który znajdziesz na moim kanale. Wychodzi więc na to, że to wyjątkowo energooszczędny sprzęt. W dodatku cichy, co również zachęca do zakupu. Osobiście wolę w tej cenie Evo 820 Plus, lecz jeśli pragniesz wkładać mniej wysiłku w obróbkę produktów przed wyciskaniem, to masz przed sobą ciekawą opcję zakupową. ForSwiss Sfan BM105. Mało awaryjna, stabilnie działająca i odpowiednio wydajna wyciskarka. Długo się nie zastanawiałem, czy wyróżnić ją w rankingu. Oferuje 2 wloty na składniki, a ten większy ma 8,5 cm średnicy. Wrzucisz niektóre produkty w całości, nie musząc ich kroić i obierać, choć tego typu zabiegi często zwiększają objętość wytłoczonego soku. Producent pewnie o tym wie, dlatego zastosował coś jeszcze. Chodzi o część wałka ślimakowego, która kroi składniki. Uzyskasz dużo pysznego soku pełnego błonnika i witamin. Jednocześnie nie przejmujesz się porcjowaniem np. łodyg selera naciowego. W dodatku to jak najbardziej wyciskarka wolnoobrotowa do pokrzywy, traw bądź ziół. Jak się stało na dobry model pionowy, zapewni Ci uniwersalność. Finalnie zrobisz przeróżne soki pod odmienne diety bądź preferencje smakowe. Moją uwagę zwróciły też warunki gwarancji. Okazuje się, że cichy, bo indukcyjny silnik tego urządzenia ma dożywotnią gwarancję. Producent na całe urządzenie udziela 5 lat gwarancji, a w ciągu pierwszych 2 lat użytkowania każda awaria skutkuje nie naprawą, a wymianą uszkodzonej części na nową sztukę. Miło, prawda? G21 Gracioso. Pierwsza w rankingu pozioma wyciskarka wolnoobrotowa. Pewnie część osób mocno się zdziwi, że trafiło właśnie na nią, ale miałem ku temu powody. G21 Gracioso nie kosztuje fortuny, a bardzo dobrze radzi sobie z zieleniną o dużej zawartości włókien, miękkimi owocami o wysokiej zawartości skrobi czy niektórymi orzechami, na przykład migdałami. Procent uzyskiwanego soku z większości produktów zadowala, choć ustępuje jeszcze droższym modelom z rankingu wyciskarek. Co ważne, napój wychodzi bardziej klarowny niż zawiesisty. G21 Gracioso nie ma tendencji do robienia mętnych soków z dużymi grudkami. Nie napracujesz się przy konserwacji sprzętu. Wszystkie części łatwo zdemontujesz i umyjesz, co cechuje najlepsze wyciskarki poziome. Producent obiecuje zaledwie 90 sekund na rozebranie i umycie całości. Testy pokazują, że zapewne do 3-5 minut uda Ci się to dokładnie wykonać i nie musisz mieć przy tym ogromnej wiedzy oraz doświadczenia z wyciskarkami. To samo dotyczy obsługi. Lot 7,5 cm ułatwi Ci wrzucanie niepokrojonych warzyw i owoców. Co ciekawe, to wyciskarka z ceramicznym wałkiem, w mojej ocenie odpowiednio wytrzymałym, do tego neutralny dla żywności. Wolałbym ultem, ale w tej cenie nie stanowi to wady. Philips Viva Collection HR18 8970.
Tę wyciskarkę poziomą testowałem kilka dobrych lat temu. Kosztuje praktycznie tyle samo co wtedy, a może i nieco mniej. Mając praktyczne porównanie z nieco droższymi modelami tej marki, właśnie ją uznaję za najbardziej opłacalną z oferty Philips. Jest wręcz banalna i błyskawiczna w czyszczeniu oraz ogólnej obsłudze. Mimo malutkiego sitka wcale nie zapycha się nadmiernie. Nie zostawia też w sokach przesadnej ilości miąższu. Nie ma tu problemu z większymi fusami, tak samo jak z wyciskaniem soczystego ananasa. Być może uznasz to za standard, ale znam poziome modele za ponad 5000 zł, które mają kłopot z tego typu owocami. Wydajnościowo sporo brakuje chociażby do wyciskarek Cuvings, lecz na przykład pół litra soku z kilograma jabłek to niezły wynik. Powiedziałbym, że nawet bardzo dobry jak na wyciskarkę do 700. Podczas mojego testu górny moduł spokojnie wytrzymywał napór twardszych składników, a to również świetny znak. Nie możesz zrobić złego interesu kupując teraz tę wyciskarkę. Jest śmiesznie tania jak na swoje całkiem szerokie możliwości oraz proste czyszczenie. Koncept LO7066. Mało popularna, lecz zaskakująco dobra wyciskarka. Czasem da się ją kupić poniżej 1000 zł. Bez ryzyka awarii potrafi nieprzerwanie wyciskać przez 30 minut. Wynik godny i dwa razy droższych urządzeń. Pozytywnie oceniam wydajność tej wyciskarki. Z wielu miękkich owoców lub liściastych warzyw pulpa wychodzi sucha. Wyjątkowo efektywnie przebiega wyciskanie jabłek, marchwi czy cytrusów. Szybko uzyskasz z nich pyszny sok o naturalnej barwie. W zestawie dostaniesz dwa dodatkowe sita do smoothie lub koktajli, jak i kolejne do lodów, które poradzi sobie z mrożonymi owocami. Niektórym ta solidna wyciskarka pomaga robić nawet placki ziemniaczane czy falafele. W mojej ocenie sprawdza się na przykład do domowych musów oraz przecierów. Z dodatkowymi akcesoriami wlejesz do niej chociażby mleko czy jogurt. Masz szerokie pole manewru. Wykorzystasz wiele wyszukanych przepisów kulinarnych na ciekawe przysmaki. Nie obawiasz się rutyny, ciągle sprawdzając coś nowego. Caloric FM 2000i. Kolejna wyciskarka, która nie bije rekordów sprzedażowych. Nie o popularność jednak chodzi w moim rankingu. Ta energooszczędna wyciskarka z wolnymi obrotami szybko i wydajnie wyciska jabłka, mandarynki, cytrusy czy marchew. Ekspresowo obrabia też liściaste bądź miększe produkty. Idealnie współgra z egzotycznymi owocami ze sklepu, jak i warzywami z własnego ogródka. Pulpa w większości testów wyciskania pozostaje sucha. Czasem przypomina wręcz wióry. Trudno przy tym zapchać sitko czy zablokować wał ślimakowy. Pod tym względem wygląda to jak w dużo droższych modelach. Nie użerasz się z uporczywym efektem zapchania wałka ciapowatą masą. Jakość sprzętu potwierdza długi czas ciągłej pracy. To aż 30 minut, co pozwoli ci zrobić za jednym razem mnóstwo soku. Zasługa indukcyjnego, bardzo żywotnego silnika. Zwiastuje przy okazji niezawodność. Tego typu silniki wyciskarek praktycznie się nie psują. W zestawie znajdziesz 3 różne sitka. Oprócz tego do klarownego soku, również do smoothie, przecierów, dipów lub sosów, a także osobne do lodów. Jak widzisz, sporo ważnych atutów w całkiem niskiej cenie. Silvercrest SSJBK300B2. Najtańsza wyciskarka wolnoobrotowa, która w mojej opinii ma sens. Nabędziesz ją w Lidlu za około 300 zł. Tak, to prawie 10 razy mniej niż lider tego wideorankingu. Sprawdza się do cytrusów czy jabłek i radzi sobie z twardszymi bądź liściastymi składnikami. Ilość wytłaczania soku nie jest rzecz jasna rekordowa, ale w tej cenie dobra. Bez problemu zrobisz sok dla całej rodziny, nie musząc zbyt długo stać przy sprzęcie. Co istotne, to wystarczająca wyciskarka do buraków i marchwi. Poradzi sobie również z rzodkiewką. Nie pęka pod wpływem twardszych składników, wiernie przerabiając je na zdrowy i świeży sok. Musisz jednak wiedzieć, że ilość miąższu nie każdemu przypadnie do gustu. Zostaje go dość sporo. No cóż, separacja płynu od reszty nie wypada mistrzowsko, lecz pamiętajmy o dobrej cenie tej mocnej wyciskarki dla początkujących. Zawsze pozostaje ci osobne sitko, aby uzyskać wyższą klarowność. Dodatkowy plus za przystawkę do robienia sorbetów. Miły dodatek w tak atrakcyjnej cenie. Jeżeli chcesz dużo bliżej poznać tę wyciskarkę, daj znać w sekcji komentarzy, a postaram się stworzyć wideotest modelu z Lidla. Bonusowe wyciskarki. Moje subiektywne top 10 wyciskarek za tobą, lecz to nie wszystko. Po raz kolejny aktualizując wersję tekstową, miałem na oku kilka innych ciekawych modeli. Finalnie nie załapały się do zestawienia, lecz trafiają w pewne grupy użytkowników. Na pierwszy plan wychodzą przede wszystkim dwuślimakowe i poziome wyciskarki Angel. To profesjonalny sprzęt do sokoterapii, na przykład doktora Gersona. Ideał, gdy wyciskasz liściaste warzywa, trawy, zioła i tym podobne. Flagowy model, a mianowicie 8000
8500S w całości wykonano z wysokiej klasy stali. Prawdziwy unikat na rynku, ale niestety szalenie drogim, a nie taki idealny. O co chodzi? Przede wszystkim o zastosowanie. Pamiętasz wzmiankę o ananasie przy opinii o Philipsie? Tak, miałem na myśli właśnie wyciskarki Angel. Stanowią słabą opcję do miękkich, bardzo soczystych produktów. Szybko się nimi zatykają. Swoją drogą czyszczenie ich sitek nie jest zbyt proste. Dlatego też nie ująłem tych urządzeń w rankingu. Jeżeli jednak zależy Ci na bardziej specjalistycznym sprzęcie do zieleniny, lepszej opcji pewnie nie znajdziesz. A co gdy szukasz wyciskarki nie do domu, a do lokalu gastronomicznego? Wtedy zwróć uwagę na Cuvings Chef CS600. Nadaje się do użytku w restauracjach, hotelach czy barach. Zachwyca nie tylko wydajnością, ale i ciągłą pracą, która w zasadzie nie ma limitu. To znaczy jakiś jest, lecz wynosi aż 8 godzin, czyli akurat tyle, ile dzień pracy. Tak, w tej wyciskarce możesz wyciskać owoce, warzywa, chwasty czy zioła przez 1/3 dnia. Na silnik cały czas działa zaawansowany system chłodzenia. Nie dojdzie do przegrzania i awarii. Zadziwiająca cecha na tym rynku. W rankingu postawiłem jednak na typowo domowe modele, a nie profesjonalne do gastronomii. W dodatku urządzeń Cuvings i tak jest tu pod dostatkiem. Przez głowę przewijały mi się też niektóre tańsze wyciskarki, chociażby takich marek jak Tefal, Amika, MPM, Samcook czy Zelmer. Niektóre z nich są szerzej znane i być może zrobiłyby lepsze wrażenie na czytelnikach i widzach niż modele Concept bądź Caloric. Moja analiza jest jednak rzetelna, przynajmniej tak uważam. Dokładnie porównywałem sprzęty i stanęło na kilku urządzeniach od mniej znanych firm. Finalnie nie żałuję i mocno wierzę, że docenisz takie podejście, wybierając dla siebie najlepszy sprzęt. Podsumowanie. Nie zawsze musisz wydawać kosmiczne kwoty na dobrą wyciskarkę, ale z własnego doświadczenia Ci powiem, że czasem warto więcej zainwestować. Jak pokazał Ci mój ranking, topowe modele kosztują swoje. W zamian zaoferują Ci jednak świetną wydajność, więc nie zmarnujesz produktów. Stanowią zakup nawet na dekadę, a może i dłużej. Musisz dokonać decyzji, w którą stronę iść. W każdym przypadku znajdziesz coś dla siebie, sugerując się rankingiem, który Ci pokazałem. Pamiętaj o wersji tekstowej z prorankingi.pl. Regularnie ją aktualizuję, często sprawdzając najnowsze wyciskarki na rynku. Zarówno w niej, jak i podczepionym komentarzu znajdziesz linki zakupowe do topowych modeli. Niektóre odnośniki, głównie te do modeli Cuvings, zawierają rabaty, które uzyskałem dla swoich czytelników i widzów. A jeżeli masz dodatkowe pytanie lub własną opinię, zapraszam do sekcji komentarzy. Do następnego!